Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj w przepięknym Manowie, województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński. Miejsce, które już niedługo, 28 sierpnia, będzie gościć wspaniałych biegaczy, biegaczki z całej Polski, którzy zjadą się tutaj, żeby wystartować w biegu o Czaplą Górę, ale też posmakować tego pięknego miejsca, którym jest właśnie gmina Manowo. Z nami jest pani Dorota Zwiewka, główny specjalista do spraw promocji, Mikołaj Pietruszka, inicjator tego biegu, a także pani Krystyna Lewandowska, starszy inspektor do spraw sportu, turystyki, kultury i zdrowia w gminie Manowo. Może zaczniemy od tej promocji. Czym gmina Manowo promuje się na co dzień? Bo wiadomo, bieganie to jedno, ale biega się, jeździ się po to, żeby też ciekawe miejsca zobaczyć. I co ciekawego gmina Manowo ma w swojej ofercie turystycznej? Na pewno będzie to piękne walory turystyczne. Mamy, to są typowo walory przyrodnicze, czyli piękne jeziora, lasy. I oczywiście nie brakuje na naszym terenie zabytków. Oczywiście tutaj można przede wszystkim wymienić nasz zabytek, taki główny, to jest rezerwat archeologiczny Kamienne Kręgi koło Grzybnicy, gdzie są kamienne kręgi z I i II wieku naszej ery. Oczywiście zabytkowe kościoły, głównie tutaj kościół w Boninie, świętego Izydora z XV wieku oraz kościół w Wyszewie z XIX wieku. Także zabytkowa elektrownia wodna w Lisowie, kolej wąskotorowa, czyli nasza tu wąskotorówka, która jeździ na trasie Koszalin-Rosnowo, przewozi turystów, organizuje różnego rodzaju inicjatywy na kąpielisku i na plaży w Rosnowie. No i oczywiście szlaki turystyczne, nie rowerowe, piesze. Mamy tutaj również dwie trasy do Nordic Walkingu, także też zapraszam osoby, które uprawiają również tą turystykę. Oczywiście wędkarzy, kajakarzy. Także też możliwość wypożyczenia takiego sprzętu na naszym terenie. Czyli dużo zieleni, dużo natury, lasów, jezior, żeby tak odpocząć od tej codzienności. Za chwilę z tej strony biegowej, ale jeszcze tutaj gmina Manowo, bieg o Czaplą Górę. Co czekać będzie biegaczy tutaj w Manowie? Tak, czyli 28 sierpnia spotykamy się o godzinie 11 tutaj na stadionie. Oprócz biegu głównego i biegów dla dzieci przygotowaliśmy również stoisko Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie panie instruktorki przeprowadzą różnego rodzaju konkursy, animacje, będą także pokazy baniek mydlanych. Ponadto koła gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy przygotują pyszności, tak, na swoich stoiskach. Zachęcamy również do poczęstunku, jakim będzie grill z kiełbaskami. Z tej strony biegowej mówi się, że tutaj w Manowie będzie można zrobić życiówkę na dychę. Jak trasa, jak to wszystko będzie wyglądało? Jest szansa na to, żeby rzeczywiście każdy mógł poprawić swój rekord życiowy. No, trasa oczywiście ma walor kaszubski, bo są jakieś podbiegi, bo muszą być. Natomiast szybka nawierzchnia, czyli asfalt w środku lasu przy dobrych warunkach pogodowych, to znaczy bezwiecznie. Głównie trasa jest osłonięta, więc myślę, że naprawdę każdy ma szansę tutaj zrobić swoją życiówkę przy dobrych warunkach. Nawierzchnia, jaka czeka biegaczy? Nawierzchnia tylko i wyłącznie asfaltowa. Nawierzchnia jest naprawdę fantastyczna, dlatego że jest to droga nieprzeznaczona do ruchu samochodowego, więc tylko rolkarze i rowerzyści z niej mogą korzystać. Ona jest zamknięta dla ruchu kołowego. No i naprawdę asfalt jest pierwszej kategorii. No, czyli tutaj dowiedzieliśmy się trochę o trasie. Sport. Dlaczego gmina promuje się poprzez sport, a nie na przykład inne aktywności? Myślę, że dlatego, że u nas są takie po prostu piękne tereny i one sprzyjają tego rodzaju aktywności fizycznej, czyli bieganiu, jeździe na rowerze, ponieważ mamy tutaj dużo też szlaków takich rowerowych i oczywiście no, typowy sport dla biegaczy tutaj można również uprawiać. Mamy piękne tereny, więc myślę, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Czyli rozumiemy, że gmina Manowo się cieszy, że ci biegacze, biegaczki chcą przyjechać i 28 sierpnia zaprasza na swoje piękne tereny.
Tak, zapraszamy serdecznie 28 sierpnia. Mamy nadzieję, że Państwo tutaj skorzystacie nie tylko z biegów naszych, ale również może pomyślicie o tym, żeby spędzić weekend na terenie naszej gminy. Zapraszamy gorąco. Czyli weekend też można spędzić, jest co robić. Jest co robić, każdy znajdzie coś dla siebie. Przewidziane są też atrakcje dla dzieci, młodzieży, więc nie tylko bieg główny, przecież są też i kijkarze, Nordic Walking. Zapraszamy serdecznie, kto nawet nie będzie w stanie, że tak powiem, tej aktywności czysto biegowej uprawiać, może, nie wiem, skorzystać z jezior tutaj okolicznych i naprawdę miło spędzić czas przyjeżdżając tutaj. Albo przejść się na spacer na Czaplą Górę, która znajduje się za nami, na nią też się jeszcze dzisiaj wybierzemy. Zapraszamy do Manowa, klikajcie w Google'ach. Noclegi Manowo i na cały weekend przyjedźcie tutaj, żeby poczuć tego pięknego klimatu. Do zobaczenia.